Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj przychodzę z kolejnym filmem. Pewnie już widzicie po tytule, że oto się przemogłam i to dam. Będę testować zapachy arabskie. Czemu nie mogłam tego zrobić wcześniej? Nie wiem. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Chyba podchodziłam właśnie do tych zapachów tak trochę jak pies do jeża, chociaż wielokrotnie były mi proponowane, były mi polecane. Wy, moi kochani widzowie, też często właśnie zwracaliście, usiłowaliście zwrócić moją uwagę na te zapachy, aczkolwiek bez powodzenia, aż do teraz. Dostałam od firmy Magrami, link w opisie znajdziecie, także zapraszam, tam możecie kupić u nich odlewki właśnie różnych zapachów, między innymi też arabskich, więc myślę, że warto tam wejść, popatrzeć, co mają w asortymencie. Asortyment mają dość szeroki i pewnie coś tam dla siebie też znajdziecie w ramach, no nie kupowania całego flakonu tak od razu, tylko prób po prostu jakichś zapachów. Dzisiaj mam 5 zapachów arabskich marki Latafa. W ogóle ciekawostka, kiedyś właśnie któryś z zapachów z tej marki wyczułam na koleżance z pracy, zwrócił moją uwagę w dość pozytywny sposób, chociaż wtedy jeszcze nie było to jakby dla mnie żadnym bodźcem do rozpoczęcia przygody z arabskimi perfumami. Natomiast kiedyś trzeba zrobić pierwszy krok, chociażby z czystej ciekawości, i ja też właśnie to czynię. Pierwszy zapach pewnie zarżnę nazwę, Amer al Oud Intense Oud. No już sama nazwa no, sugeruje, że to jest coś z oudem. Tutaj mam taką odleweczkę, w sumie nie wiem ile ona ma, 3-5 ml, coś takiego. Psiknę sobie na nadgarstek. Jeden z tych zapachów muszę tak od razu powiedzieć, że już testowałam, bo nie mogłam utrzymać. Bo tak był szeroko rozpowszechniony w internecie, że skusiłam się. I żałuję, że go tak mało. Od razu taki spoiler trochę. O kurczę, ale mocarz. Bardzo mocny zapach, totalnie mocny. Jest to zapach i dla kobiet, i dla mężczyzn uniseksowy. Ma coś dymnego, coś wędzonego trochę w sobie, ale tak delikatnie. To jest taka smuszka tego dymu. Z wędzarni jakby, plus do tego sporo drzewności, oczywiście oud. No, to jest trochę jak asfalt. Słuchajcie, nie zrozumcie mnie źle, ten zapach może się podobać, natomiast no, jest to ciężki kaliber, a co jest w nutach? Mamy nuty drzewne, agar właśnie, cukier, wanilię, drzewo sandałowe, nuty ziołowe. No jest to taka zieloność. Wiecie, z czym się jeszcze kojarzy? Jak ktoś jest z Wrocławia, to wie, że w Parku Szczytnickim jest taki kościółek stary i koło niego roztacza się taki specyficzny zapach, taki właśnie kadzidło trochę pomieszane z mchem, trochę z drewnem, taki bardzo, bardzo specyficzny. I ten zapach troszeczkę nawiązuje do tego. To jest zapach starych czasów, totalnie starych, naprawdę. I w tym zapachu... Ten zapach przenosi w czasie, zdecydowanie w bardzo, bardzo odległe czasy. No, ciekawy, aczkolwiek nie kupię pełnowymiarowego opakowania i myślę, że to, jeżeli chodzi o parametry, będzie świetne. Kolejny to Mohra, jest napisane Mohra EDP i to jest też zapach uniseksowy. Psiknę sobie na drugi nadgarstek. Czemu on nie chce psikać? Psiknęłabym sobie, ale nie chcę psikać. No i co? O, teraz to powietrze tam musiało zejść po prostu. To już jest zapach świeższy trochę. Bardziej kwiatowo-owocowy, ale oczywiście z mocną bazą. Co w nutach? Mamy lawendę, szafran, czerwoną pomarańczę. No, cytrusy zdecydowanie są tu zauważalne. Bergamotkę, czarny pieprz, drewno kaszmirowe, róże, cedr, paczula, drzewo sandałowe, labdanum, piżmo. Ten zapach jest zdecydowanie bardziej znośny, bardziej akceptowalny, bardziej noszalny, może tak bym powiedziała. No, ma coś w sobie.
dalej nie jest w moich klimatach do końca i raczej też tutaj to nie jest kandydat do zakupu pełnego flakonu, aczkolwiek doceniam, bo to już jest zapach łatwiejszy w odbiorze. Ten poprzedni to naprawdę taki starodawny mocarz. A tu jest tak przyjemniej, bardziej kobieco, powiedziałabym. No mówię, jest sporo tej żywności, jest sporo owocowości. Rzeczywiście jest to jakiś akcent taki przyprawowy. Ciekawe, myślę, że jesień i zima mógłby się sprawdzić i sądzę też, że parametry są co najmniej dobre. Kolejny to Rams Silver Latafa. Jaki to jest? To też jest uniseksowy zapach. Tym razem w zgięciu łokcia go sobie zaaplikuję. O, tutaj już mniej powietrza było w atomizerze. Tu z kolei czuję takie mydełko. Luksusowe mydełko. Jest czystsze. Jest bardziej higieniczny. Chociaż bardziej koloński też. Ten zapach jest mniej miękki, mniej drzewny, bardziej taki świeżo koloński. Tak, to jest zapach czystego faceta. No, przyjemne, przyjemne. W nutach mamy gruszkę, lawendę, bergamotkę, miętę, kardamon, szałwię, wanilię, bursztyn, piżmo, paczulę. Faktycznie jest to coś takiego świeżego, miętowego zdecydowanie. No, ale to wszystko w kolońską stronę bardzo, bardzo skręca. No, to już jest zapach świeższy. Myślę, że na wiosnę i lato, według mojej opinii, mojego nosa bardziej dla faceta, taki świeżak po prostu na wiosnę i lato. Oczywiście, czemu nie? Kobieta, której się spodoba ten zapach, też może go nosić. Czy ten zapach Rams Silver będzie na mojej wishliście do kupienia pełnego flakonu? No nie. Nie, dla mnie jest za bardzo kolońsko. Zdecydowanie ja nie lubię takich mocno uniseksowych zapachów. Kolejny zapach to już zapach przeznaczony niby stricte dla kobiet. To jest Schacht, się pisze Schacht. Zwariuję z tymi arabskimi nazwami. Jeszcze arabskiego muszę zacząć uczyć, słuchajcie. I to jest zapach seksowny. To jest zapach seksowny. Taki zamszowy. Taki wieczorowy, miękki, ciepły, otulający, ale z taką lekką drapieżnością, leciutką. No, ciekawy jest. W nutach mamy ylang ylang, plumerię, nutę solarną. Nuta solarna pachnie tak dwubiegunowo, jakby z jednej strony słodko, z drugiej strony kwiatowo i świeżo. Zresztą solar chyba też jest ukryty w tym, black opium. Chociaż nie są, nie zrozumcie mnie źle, to nie są takie same zapachy, absolutnie, tylko po prostu ta nuta jest obecna w tamtym zapachu. Jest tuberoza, jest piżmo, cedr, bursztyn, wanilia. No jest tu białokwiatowo zdecydowanie, ale są też, właśnie jak wspominałam o tych miękkich akcentach, ten cedr, bursztyn, wanilia jak najbardziej tutaj występują. Jest to zapach zdecydowanie seksowny i ten już mogłabym rozważyć jako zapach wieczorowy, nawet na jakieś imprezy takie, wiecie, gorące, czemu nie? Myślę, że mógłby być świetny. Jeżeli chodzi o parametry, też raczej sądzę, że nie będzie tu problemu. No i właśnie, mówiłam o zapachu, który już nie mogłam wytrzymać, bo tak jest rozhypowany. Ten i jeszcze inny z tej serii, gdzie ja go mam? Jaratus. Jaratus. Ja w ogóle ja nie wiem, jaką szybko mi kurczę znik, chyba zakochałam się. I tutaj naprawdę to jest poważny kandydat do pełnego flakonu. Ja już nie wiem, przepraszam, że tak psikam, ale już nie wiem, gdzie mam psikać, no. Tutaj nawet nosem ciężko mi będzie dotrzeć, ale uwielbiam go. Uwielbiam go. Kremowo-owocowy. Tak jakbyśmy zmieszali, wiecie co? Mango ze śmietanką. No przepiękny, totalnie letni zapach, słuchajcie, na wakacje idealne. Ja go sobie chyba kupię, jak tylko przestanę wydawać pieniądze na inne rzeczy ważniejsze. Ja go sobie kupię. W nutach mamy mango, kokos, marakuje, jaśmin, heliotrop, kwiat pomarańczy, wanilia, drewno, kaszmirowe, piżmo. Często heliotrop, jak kiedy występuje, to nadaje takiej pudrowości zapachowi, ale dla mnie nie w tym przypadku. Tu jest dość taka gęsta, owocowa pulpa, taka właśnie mango. Jestem skłonna uwierzyć, że i marakuja, i kokos jak najbardziej.
zmieszana z taką, no właśnie, śmietanką. To jest sporo takiej słodkiej, deserowej kremowości, ale jednocześnie sporo takiej świeżości owocowej. Przepiękny, idealny na lato zapach. Tutaj chyba gorzej mi się wydaje, jest trochę z trwałością niż te wszystkie uniseksy. Tak mi się wydaje, że może być tu problem. Kurczę, ale nie szkodzi. Nie szkodzi. Cena nie jest jakaś powalająca, wiecie, a zapach jest przepiękny. Jak lubicie owocowe zapachy, lubicie lekko słodkie zapachy, to myślę, że Yara Toast będzie jakby dla Was. Ja mam jeszcze tą różową do wypróbowania, ale to już w kolejnych odcinkach. Też ją wstępnie psikałam i też mam dobre niestety wrażenia. To jest zdecydowanie mój klimat, nie będę oszukiwać. I Yara w ogóle chyba wszystkie odsłony, chociaż znam do tej pory tą właśnie tą co tutaj pokazałam, Toast i tą różową. Ale sądzę, że to będzie mój taki słaby punkt w perfumach arabskich, że będę chciała kupować pełne flakony. Ciekawa jestem, czy wy znacie zapachy, które dziś zaprezentowałam. Czy ogólnie, co ogólnie sądzicie o marce Latafa? Czy w ogóle o perfumach arabskich? Wiem, że wiele z was, bo mi pisało właśnie wcześniej, no bardzo lubi perfumy arabskie. Ja dopiero jakby wchodzę w ten świat i tylko kilka. Póki co, jak widzicie, chociażby po dzisiejszym teście jest w stanie mnie pociągnąć dalej jakby. No ale cóż, zobaczymy. Wszystko przede mną. Mam tych zapachów jeszcze naprawdę dużo, dużo do przetestowania. Magrami przesłała mi po prostu przepiękną, przepiękną paczuszkę właśnie z tymi zapachami. Chcecie zerknąć to w opisie. Mówiłam to już chyba. W opisie jest link do Magrami, także patrzcie, kupujcie. Ja myślę, że no Jarę to ja kupię w pełnym. Nie będę się bawić w odlewki, bo tutaj to już mi wystarczy właśnie taka odleweczka, żeby sprawdzić, czy jestem za, czy przeciw. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.